Coś ze spożywczego, dobrą czekoladkę. O co mniej więcej potrzeba dla staruszki? I co, i ciekawość jeszcze? A ciekawość też. Trzeba tu zobaczyć, co tyle czasu budowali, co tam wybudowali. Coś modnego chcecie kupić? No mówcie, no co, co chcecie? Każdy liczy, że będzie za darmo dawano o tym. Pan mówi, że za darmo dają dzisiaj. No tak Białystok mówi. O, no. Osoby też biorą no to jak, towary no. za darmo. Białystok słyszał. Ale kto? Jaki Białystok? Radio. W radiu Białystok. Mówili, że? No, że każdy, kto wejdzie pierwszy tam... Do 50 osób. To 50 osób. To taka reklama. No. A i dlatego stoicie tutaj, tak? No ja, wie pan, nie stoję się za darmo, ale dla ciekawości. A czy w ogóle wierzycie w to, że ktoś coś daje za darmo? Proszę pana, ja nie wierzę w to, ale oni mówią i ludzie wierzą. Ale w Mikołaja trzeba wierzyć. Nie można, ale tak mówili. Może być wcześniejszy, no. Sam słyszałem. A pan z ciekawości, czy też coś kupić konkretnego? Po prostu nic nie ma za darmo, ale na otwarciu zawsze jakiś prowizja, coś tanich, ja myślę, że się trafi. A co pan chciałby ewentualnie? A ze sprzętu RTV. Rozumiem. Myślę, że coś trafi, jakiegoś laptopa, czy może telewizor. Się w dniu otwarcia jednego sklepu.